nie jestem wielkim mówcą, jestem wzruszony, bo to, tak jak już powiedziałem na wstępie, jest to chyba ostatnia nasza sesja, nasze wspólne spotkanie w tej kadencji, w tym składzie. Szanowni Państwo, w ciągu 4 lat trwania tej kadencji odbyło się, tak jak już na wstępie zaznaczyłem, jest to 64, czyli 64 sesje Rady Miejskiej, na których podjęliśmy wraz z dzisiejszymi uchwałami 465 uchwał. I tak jak tutaj Pan Józef Zysk ładnie powiedział, ale na pewno niewielu mieszkańców naszego miasta zauważyło, wiele z tych uchwał dotyczyło tego, że nasze miasto wygląda teraz tak, jak wygląda. Że pięknieje, że możemy z podniesioną głową rozmawiać z mieszkańcami, znaczy z gośćmi, którzy nas odwiedzają, pokazywać im zabytki naszego miasta, pięknie odnowione, odrestaurowane. Zresztą rozmawiając z samymi ludźmi, nastroje wśród naszego społeczeństwa, mimo wielu tam różnych głosów, większość ludzi jest zadowolonych z tego, że w Lidzbarku Warmińskim mieszka, może tutaj się uczyć, pracować. I jako Rada Miasta, byliśmy otwarci na konstruktywną krytykę i przyjmowaliśmy krytyczne głosy, staraliśmy się w trakcie trwania naszej kadencji brać te konstruktywne uwagi, i w miarę możliwości, podejmując uchwały, podejmując jakieś działania jako radni w swoich okręgach wyborczych i tak dalej, próbowaliśmy drobne usterki usuwać. Jest takie fajne powiedzenie, które mówi: nie popełnia błędów ten, który nic nie robi. My, oczywiście, mogą się zdarzyć pomyłki, bo jesteśmy tylko ludźmi. Człowiek jest, jak to się mówi, istotą omylną. Mogliśmy popełniać pomyłki, ale myślę, że jakbyśmy zrobili sobie taki rachunek sumienia, to kadencja tej rady, praca tych radnych, na pewno należy, tą pracę należy uznać za udaną, owocną, przynoszącą dużo pożytku naszemu miastu i naszym mieszkańcom. Chciałbym podziękować w imieniu własnym i na pewno wszystkich radnych, panu burmistrzowi, panu wiceburmistrzowi, bardzo kompetentnym pracownikom urzędu naszego miasta, prezesom wszystkich spółek naszych miejskich, wszystkim dyrektorom szkół, jednostek straży pożarnej, policji, za to, że ta współpraca układała się bardzo dobrze, uważam. Może były jakieś tam drobne nieporozumienia, ale jesteśmy ludźmi, którzy potrafili się dogadać i tak jak mówimy, zgoda buduje i efekty tego właśnie widać w naszym mieście. Niektórzy byli niezadowoleni, że tutaj na sesjach Rady Miejskiej nie ma kłótni, nie ma jakichś wielkich tam dyskusji, bicia piany i temu podobne. Ja uważam, że dzięki temu, to zresztą pan Józef zauważył bardzo fajnie, bo ja też już jestem radnym 4. kadencję i z panem Józefem miałem okazję w Radzie Miejskiej współpracować. Przypominam sobie tamte czasy, jak wyglądały sesje Rady Miejskiej. Że z byle powodu normalnie były kłótnie, niesnaski, jeden drugiemu nie chciał ręki podać i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja jestem szczęśliwy, że nie mamy czasów sprzed lat, załóżmy tam 10 czy 12 i tak dalej, i ta współpraca układa się w ten sposób. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Wam Państwo, panom burmistrzom i wszystkim mieszkańcom naszego miasta Lidzbarka Warmińskiego za to, że nas w swojej działalności wspierali, a ci, którzy występowali z konstruktywną krytyką, też im bardzo dziękuję, bo dali nam dużo do myślenia. Dziękuję Państwu bardzo.